O czym tak naprawdę jest szkoła pisania powieści? Oprócz tego, że jak sama nazwa mówi, uczy cię jak napisać powieść, chciałabym powiedzieć jeszcze parę słów troszkę bardziej szczegółowych o programie. Szkoła oparta jest na mojej autorskiej metodzie, którą opracowałam przez już 6 lat mojej indywidualnej pracy z pisarzami. W tej metodzie zakładam, że najważniejszy jest bohater. I że wszystko, o czym piszemy w powieści, powinno wypływać z tego, kim bohater jest i czego on tak naprawdę pragnie. W związku z tym w szkole oczywiście będziesz bardzo dużo pracować nad bohaterem. Dowiesz się, jak to zrobić, jak nad nim pracować, jak go rozwijać, jak go zbudować, żeby to był naprawdę super interesujący bohater. Dowiesz się też, jak właśnie skonstruować fabułę. To jest bardzo ważna sprawa i na 100% dostaniesz bardzo szczegółowo wskazówki i dogłębną wiedzę o tym, jak buduje się fabułę i jak to zrobić, żeby ona była ciekawa. Czym różni się fabuła od akcji i dlaczego w ogóle to ma znaczenie? Jak pokazywać bohatera w akcji? Jaki wpływ bohater może mieć na fabułę? O relacjach między bohaterami, jak nad nimi pracować, dlaczego są ważne? O właśnie tych bohaterach drugoplanowych. Będzie też lekcja, a właściwie prawie cały jeden dzień w szkole poświęcony narracji. To jest mega ważny temat, wiele osób ma z tym problem. Czym się różni narracja pierwszoosobowa od trzecioosobowej i którą wybrać? Oczywiście będzie też o dialogach, czyli takim temacie, który dla wielu z Was jest bardzo trudny. Będzie o opisach i o tym, jak to sprawić, żeby one nie były nudne. O tym, co to jest scena i jak ją dobrze konstruować, o budowaniu atmosfery, o monologu wewnętrznym, o napięciu i o tym, jak to napięcie budować, o tym, jak układać sceny w sekwencje, a sekwencje w rozdziały, o tym, jak pracować nad swoim stylem. No i oczywiście, co zrobić, żeby wydać książkę, kiedy ona już będzie gotowa. Jeśli chcesz nauczyć się tego wszystkiego, bardzo zapraszam Cię do Szkoły Pisania Powieści. Rekrutacja startuje już 1 września.